Teraz spotykamy się już z Klementyną Suchanow, którą bardzo gorąco witam w naszym programie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Klementyno, jak rozumiem, masz coś do obwieszczenia. Ja? Tak, ja mogę obwieścić to, czego Marta nie może Lempart mówić od jakiegoś czasu. To znaczy, że tak, owszem, Ordo Iuris jest organizacją powiązaną z Kremlem i są już nie tylko domysły, ale również pierwsze ślady potwierdzające tezę również o tym, że jest powiązana również finansowo. No właśnie, mówiliśmy już o tym kiedyś. Pamiętam, że jakiś czas temu na portalu Arbinfo opublikowaliśmy wstępną wersję takiego twojego raportu na temat tych powiązań. On jest bardzo szczegółowy, choć i tak on wszystkich powiązań Ordo Iuris nie obejmuje. My niedługo z Klementyną, tutaj uchylę rąbka tajemnicy, opublikujemy taki bardzo, bardzo duży tekst na temat wszystkich powiązań międzynarodowych Ordo Iuris. Zrobimy to we współpracy z pewnym dużym medium, które jest tym zainteresowane, ale i tak ten tekst, o którym mówiliśmy, który opublikowaliśmy na portalu, który Klementyna opublikowała na portalu Arbinfo, był długi, a teraz w postaci uzupełnionej ten tekst ma swoją premierę na Resecie Obywatelskim. Także gorąco zachęcam wszystkich, żeby po tym, jak skończy się ta transmisja, wejść na Reset Obywatelski i przeczytać sobie tekst Klementyny Suchanow. Tekst, który zawiera twarde dowody powiązań Ordo Iuris z Kremlem, powiązań, które są także finansowe. Czy możesz nam, na ile to się oczywiście da, tak? Bo to są powiązania bardzo liczne, no ale spróbujmy się tak może w 20 minutach zmieścić, żeby opowiedzieć o najważniejszych z nich, no bo nie będziemy tutaj znowu opowiadać całego tekstu, chcemy zachęcić wszystkich, żeby przeczytali ten artykuł, długi, ale dający wreszcie taki bardzo konkretny obraz rosyjskich powiązań Ordo Iuris. Tak, to może zacznę od tego, że tak jak mówiłeś, ten tekst miał już swoją premierę jakiś czas temu, ale z biegiem czasu dowiadujemy się coraz więcej i niestety to wszystko działa na niekorzyść tych organizacji, jak Ordo Iuris i innych osobników, którymi się zajmuję ja bądź przede wszystkim Tomek, że czas ma to do siebie, że pracuje dla nas. I tak było w tym przypadku. Ja już w miarę studiów przeróżnych w ciągu ostatnich lat wiele rzeczy razem z Tomkiem, najpierw Tomek rozpoczął te całe śledztwa, ale później ja się dołączyłam. Dużo takich, ja bym to nazwała poszlak, znaleźliśmy, ponieważ nigdy nie mieliśmy takiego twardego dowodu, że mamy zdjęcie na przykład pana prezesa Ordo Iuris Kwaśniewskiego z Putinem. No takich dowodów nie posiadamy, tak, na jakiejś audiencji. Natomiast były dowody pokazujące, że organizacja, z którymi Ordo Iuris jest zaprzyjaźniona, działa, współpracuje, robi różne rzeczy na terenie Europy zwłaszcza. Takie zdjęcia już z różnymi postaciami z Kremla mogą mieć. I rzeczywiście w momencie, kiedy się przygląda Ordo Iuris i zaczyna się dochodzić do tych przeróżnych organizacji i osób, które gdzieś tam w tej orbicie się pojawiają, to po prostu chcąc czy nie chcąc, nawet jakby człowiek był bardzo toporny, uparty i nie chciał mieć nic wspólnego z Kremlem, to tam się, czy się chce, czy się nie chce, i tak dochodzi do Kremla. Po prostu nie da się tego wątku ominąć. To znaczy wciąż zdarza się w zachodnich mediach, zwłaszcza ostatnio zauważyłam coś takiego we francuskich, że pisze się już wiele nawet o Ordo Iuris i bardzo dużo rzeczy już nam tutaj znanych, natomiast niewymieniony był ten wątek kremlowski. A nie da się tego zrobić, dlatego że nawet osoby pochodzące z Francji, jak Gregor Papping, który jeździł do Moskwy, bo to wszystko działa wedle tego schematu, że ci ludzie, zwłaszcza z Europy Zachodniej, dają się omamić różnym postaciom, które działają w tym środowisku, które się pojawiają jako właśnie obrońcy życia i wartości tradycyjnych i tak dalej, a są to kagibiści najczęściej, dają się takim ludziom omamić i zaczynają powtarzać po nich te różne objawione prawdy, jak to Kreml jest właśnie w tym momencie Mekką wszystkich tradycjonalistów i fundamentalistów i zaczynają się pracować, nie wiedząc, kiedy wpadają
mają sidła zestawione przez służby specjalne Rosji. No właśnie, powiedziałeś KGBiści. KGB już wprawdzie nie ma, ale służby specjalne Putina, FSB i SWR są jakby przedłużeniem. Tak, ja mówię KGBiści, dlatego że w tym gronie są też osoby, które wywodzą się po prostu z KGB, tak samo jak Putin. No i potem wraz z przemianą nazwy tej służby na FSB pełnią tę samą rolę pod inną przykrywką tak zwaną, bo kiedyś na przykład Władimir Jakunin, który jest jedną z takich postaci zaprzyjaźniony z Putinem, to jest akurat taki człowiek z bliskich jego kręgów, który miał też pieczę nad bankiem, gdzie deponowane są pieniądze KGB również, byłego KGB i również Putina, czyli postacią bardzo, bardzo zaufaną. Kiedyś działał przy ONZ-cie na przykład w Nowym Jorku, a teraz działa jako właśnie promotor tradycyjnych wartości, prowadząc Fundację Świętego Andrzeja, przeszedł również na prawosławie, to znaczy jako KGB, ten ateista z czasów Związku Radzieckiego, stał się osobą bardzo, bardzo wierzącą. No, takie nagłe przejścia w życiorysie KGBisty nie są przypadkowe z pewnością. No tak, on był jednym z głównych agentów KGB, czyli sowieckich służb specjalnych w Nowym Jorku. Potem wrócił do Rosji, po upadku komunizmu nawrócił się na prawosławie. Zaczął być obrońcą życia tradycyjnych wartości, jest przyjacielem Putina. I co on ma wspólnego z Ordo Iuris? Władimir Jakunin, tak naprawdę ta historia powinna być tak opowiadana, był pierwszym z ludzi, którzy zaczęli podchodzić do tych środowisk. Głównym środowiskiem, które interesowało wtedy Moskwę, Kreml, to był kongres, Światowy Kongres Rodzin, World Congress of Families. On działał już od połowy lat 90. Zresztą zawiązany był również we współpracy z Rosjaninem, z rosyjskim socjologiem w Moskwie. Pewien profesor amerykański przyjechał tam z wizytą i tak się z tej wizyty urodził taki pomysł. Była to z pewnością jakaś po prostu akcja werbunkowa. Ta osoba, amerykański profesor, nazywa się Alan Carson, jest człowiekiem, bo udało mi się kiedyś z nim rozmawiać, niezwykle takiego dobrego serca, ale też niezwykle naiwnym. I takich ludzi werbowano do prowadzenia pewnych misji. Czy oni o tym wiedzieli, czy nie wiedzieli, może byli wykorzystywani, nie wiemy. W każdym razie ta organizacja już u swojego zarania miała ten rosyjski ślad. Natomiast od pewnego momentu, a zwłaszcza kiedy zaczyna się dziać Ukraina, ten kanał taki tradycyjnych organizacji, zwłaszcza amerykańskich, które były bardzo aktywne i również bogate i wpływowe, jest wykorzystywany przez ludzi Kremla w ten sam sposób, w jaki wykorzystywane są kanały takie faszystowskie, nacjonalistyczne w stylu Marie Le Pen czy AfD. Więc to są takie dwa kanały, poprzez które Rosjanie wchodzą ze swoją agendą geopolityczną i w ten miękki sposób starają się, miękki mówię tutaj tak trochę w cudzysłowie, czyli bez broni, nie przychodzą tutaj z armatami, ani z czołgami, ani z żadnymi samolotami, ale w ten właśnie miękki sposób, taki poprzez wartości tak zwane, starają się gdzieś tam zawładnąć jakimiś umysłami na interesujących ich terenach, czyli w Stanach i w Europie głównie. I w Europie to od początku, kiedy te wszystkie organizacje współpracujące właśnie z Ordo Iuris, których Ordo Iuris jest częścią od pewnego momentu, jak na przykład Agenda Europe, pracują nad tym, żeby zmieniać prawo europejskie, i od samego początku w tym gronie, pomimo tego, że dotyczy to prawa europejskiego, był Rosjanin, właśnie kolejny tutaj przedstawiciel służb, w tym momencie już FSB, bo jest z młodszego pokolenia, aczkolwiek ojciec jego służył w KGB, czyli Aleksiej Komow. Więc mamy... Zaraz przejdziemy do Komowa. Chciałem tylko, żebyś powiedziała szybko, w jaki sposób Jakunin jest powiązany z Ordo Iuris przez Światowy Kongres. Więc zaczęłam o tym, że trzeba tą historię odpowiedzieć od tego właśnie momentu. To znaczy Jakunin się pojawia w tym środowisku World Congress of Families, zaczyna zapraszać na konferencję w Moskwie, zaczyna zapraszać takiego menadżera tego kongresu, Larego Jacobsa na przykład. Później bardzo szybko kolejny kongres organizowany jest w Moskwie. Larry Jacob zaczyna dostawać pieniądze pochodzące prosto z Rosji, z fundacji, akurat w tym przypadku pana Małofiejewa, który jest drugim z takich oligarchów, ale młodszym i mniej ustosunkowanym niż Władimir Jakunin, ale za to bardzo
ekspansywnym od momentu, zwłaszcza Ukrainy, bo również na Ukrainę na przykład dostarczał broń i swoich ludzi, na przykład przy zajmowaniu Krymu, broń do Donbasu, a ludzi na Krym. I poprzez tą fundację Larry Jacobs, menadżer tego kongresu, zaczyna dostawać pieniądze, stałe pieniądze. To było w 2013 roku. Podsumujmy, czyli dwóch niebezpiecznych oligarchów Kremla, Jakunin i Małofiejew, finansują Światowy Kongres Rodzin. A co ze Światowym Kongresem Rodzin ma wspólnego? Nie tyle finansują, co wchodzą do zarządu, Komow dostaje się do zarządu kongresu i jest wpisany w rejestrach podatkowych w Stanach. Są papiery, zresztą w tym tekście, o którym mówiliśmy, tam są wszystkie linki oraz skany z tych dokumentów podatkowych, więc jest finansowanie, jest tworzenie siatki kontaktów oraz człowiek Kremla wchodzi do zarządu tych organizacji, wszedł do zarządu kongresu oraz później do hiszpańskiej organizacji, z którą również Ordo Iuris bardzo współpracuje i od której właśnie, jak w tym tekście, dostawało również pieniądze. No dobrze, czyli jakby oligarchowie finansują Światowy Kongres Rodzin i jeszcze przez pana Komowa go mogą kontrolować. A co ze Światowym Kongresem Rodzin ma wspólnego Ordo Iuris? Światowy Kongres Rodzin to jest takie forum, taka platforma, która łączy wszystkich działaczy typu Ordo Iuris. Ordo Iuris wydaje się być ostrożne i nie bardzo się lubi pokazywać przy tych okazjach, gdzie bezpośrednio jest mowa o kongresie, Światowym Kongresie Rodzin. Natomiast jest cały czas sieciowana ze wszystkimi organizacjami, które w ten kongres wchodzą, łącznie ze swoimi założycielami, którzy od początku, bo to nie jest tylko kwestia kongresu w Moskwie, w którym fundacja, która ich założyła, czyli Piotra Skargi z Krakowa, brała udział. Fundacja Piotra Skargi, Stowarzyszenie Piotra Skargi jest aktywne na tej platformie kongresu od lat. I to nie jest tylko przypadek kongresu w Moskwie. Czyli oni są stałym partnerem, założyciele Ordo Iuris są stałym partnerem Światowego Kongresu Rodzin, który od pewnego momentu jest zinfiltrowany, od 2012, 2013 jest zinfiltrowany już przez Rosjan. Tak, czyli podkreślmy, założyciele Ordo Iuris, czyli Fundacja Instytut imienia Piotra Skargi, w której zasiadają ci sami ludzie, którzy są też, zasiadali w niej ci sami ludzie, którzy byli też w Ordo Iuris i do 2019 roku Fundacja Instytut Piotra Skargi decydowała o tym, co się dzieje w Ordo Iuris, obsadzała stanowiska, to było nawet w statucie organizacji napisane, że Fundacja Piotra Skargi rządzi w Ordo Iuris. Więc ta Fundacja Piotra Skargi była partnerem Światowego Kongresu Rodzin finansowanego i kontrolowanego przez niebezpiecznych oligarchów Kremla. I brał w tym udział pan Komow, który jako wysłannik oligarchów, a na pewno jednego oligarchy, Małofiejewa, bierze też udział w innym przedsięwzięciu, o którym chciałbym, żebyś nam powiedziała, przedsięwzięciu też związanym z naszym polskim, mówię w cudzysłowie, Ordo Iuris. Ale o którym przedsięwzięciu, z którym powiedziałam? A wspomniałaś już o nim, chodzi oczywiście o Agenda Europe. Ja tutaj ja się tu uśmiecham, bo o ile, jeśli dobrze pamiętam, to Wojciech Cieci... Ponieważ bardzo wielu przedsięwzięć, dlatego pytam. Jeśli dobrze pamiętam, dziennikarz Newsweeka Wojciech Cieśla, a potem ja, my wgryzaliśmy się w Światowy Kongres Rodzin, a ty odkryłaś Agendę Europe, o której nie mieliśmy żadnego pojęcia. Nie odkryłam. A Agenda Europe to było, tak naprawdę to jest właśnie, pokazuje, co się dzieje z czasem. Wychodzą różne rzeczy. Te tajemnice, jak na przykład Pegasus, wydawało się, że jest nie do cyfrowania, nie zostawia śladu. Rzeczy jednak zostawiają ślady. Jak nie zostawiają śladów fizycznych, to zostawiają ślad w pamięci ludzi. Ktoś kiedyś był wiernym, tam lojalnym pracownikiem czegoś, ale coś się stało, że przestał być i tak dalej, i tak dalej. Albo czasami ktoś po prostu komuś się wymsknie, jak na przykład panu Suskiemu. Więc bardzo różne bywają te przypadki, aczkolwiek z czasem właśnie wiele takich wychodzi. I to, co my wiemy, na przykład o Agendzie Europe, albo to, co ja mówiłam o bliskości Ordo z hiszpańską organizacją Citizen Go, która wpłacała pieniądze, która po pierwsze była finansowana przez Rosjan, przy założeniu Rosjanie Małofiejew dał bardzo dużo pieniędzy na założenie tego,
jednocześnie finansował tego Larry'ego Jacobsa z kongresu, a w pewnym momencie Citizen Go wpasało również na konferencję, którą Agendy Europe, którą organizowano w Warszawie na konto Ordo Iuris w 2016 roku. No dobrze, ale czym jest Agenda Europe? Została wynaleziona, znaczy poprzez przecieki, tak samo jak te rzeczy, o których wspomniałam, pochodzą również z przecieków. Tamte przecieki dotarły do telewizji Arte we Francji, te pokazujące finansowania Citizen Go pomiędzy, znaczy przepływy pomiędzy Citizen Go a Ordo pochodzą z WikiLeaks. I Agenda Europe jest takim ciałem lobbystycznym, który zaczął działać w 2013 roku i złożonym był najpierw z około 20 takich największych lobbystów w tym świecie, ale od początku również byli tam i Amerykanie, i COMO właśnie. Więc to jest specyficzna platforma, która ma zmieniać prawo europejskie, a gdzie od początku swoje interesy reprezentują tacy ekstremalni, religijni Amerykanie oraz wysłannik Kremla. Więc bardzo specyficzna organizacja. Ordo Iuris bardzo przez długi czas zaprzeczało temu, że w ogóle ma z nimi związek, że przynależy i tak dalej, no ale niestety potem również wpłynęły dokumenty, które pokazały, że Ordo Iuris nie tylko należy do tej grupy, ale wręcz zorganizowało w 2016 właśnie jedno z wielkich spotkań w Warszawie tejże właśnie grupy. Więc no, ich kłamstwo mają krótkie nogi, ale to jest też bardzo ciekawe i pouczające, jak oni kłamią bądź manipulują rzeczami, ponieważ w pewnym momencie na przykład mówią, zaprzeczają czemuś, że coś na przykład czegoś nie robią, na przykład, że nie będą zaostrzać prawa związanego z rozwodami, a potem się okazuje, że oczywiście po roku, po dwóch mają już konkretną ustawę, w tym momencie jest w Sejmie złożona kolejna ustawa, która ma wprowadzać restrykcyjniejsze przepisy, jeszcze nie zakazywać rozwodów, ale wprowadzać różne utrudnienia. Także Agenda Europe była pomyślana jako lobby, które zmieni legislację poprzez Brukselę, poprzez parlament, ale będzie miała też wpływ na lokalne warunki w krajach poszczególnych. Udało im się zbudować bardzo, bardzo dużą platformę osób, które z jednej strony się pokrywają z tymi osobami, które działają w ramach kongresu. To są w zasadzie takie dwa ciała, które się zazębiają bardzo, jeśli chodzi o kadry. Jeśli chodzi o tych, którzy trzymają wszystko, którzy są w zarządach, którzy planują, którzy podejmują decyzje i robią strategiczne plany. I te pomniejsze różne organizacje narodowe, które wchodzą w skład tego i potem wykonują różne drobne rzeczy, które są jakby zleceniami, można tak powiedzieć, pochodzącymi z góry. No i oni mają bardzo różne pomysły. Ordo Iuris od początku realizuje te pomysły. Te pomysły są bardzo prosto wypisane w takim manifestie bardzo długim tej grupy, gdzie na liście są przede wszystkim wycofanie oczywiście dostępu do aborcji, wycofanie nawet antykoncepcji, uderzenie w prawa osób LGBT. Jest tam również mowa o zakazaniu rozwodów. Jest także mowa o eutanazji, to jeszcze nie jest, i o surogatkach. To jeszcze nie jest temat, który bardzo mocno w Polsce istnieje, ale z pewnością do nas dojdzie. Jak sądzisz, albo jak wiesz, no bo właściwie już po tych wszystkich dochodzeniach to mamy na ten temat pewną wiedzę, dlaczego, po co to jest Putinowi? Po co Putin sponsoruje religijnych fundamentalistów w Europie i w Polsce? No to jest bardzo proste, to jest świetne narzędzie, miękkie narzędzie do wywoływania podziałów, co widzimy doskonale, to się dzieje w naszym kraju również, i osłabiania Unii Europejskiej jako całości, jako jednego organizmu. To znaczy najlepiej, żeby każdy kraj zaczął mieć inaczej, to wtedy Unia nie będzie miała takiej siły, takiej mocy skoordynowanego działania przeciwko Rosji, bo trzeba przypomnieć, że tak samo jak Stany Zjednoczone, Europa nałożyła na Rosję sankcje po ataku na Ukrainę, i to jest sankcje takie bardzo stargetowane, to znaczy dotyczące konkretnych dostojników kremlowskich, nie takie sankcje jak kiedyś robiono ekonomiczne, które dotyczyły całego narodu, za które płacili również zwykli obywatele, tylko w tym momencie sankcje dotyczące konkretnych postaci, które są, którym można przypisać konkretne czyny dotyczące tej inwazji na Ukrainę. No więc jest to doskonałe narzędzie uzupełniające się z innymi narzędziami dyplomatycznymi bądź militarnymi, albo na przykład związanymi z polityką gazu i innych środków, które Kreml ma do dyspozycji jeszcze. I w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy się poskłada do kupy, i to jest dokładnie ten moment w Polsce, mamy i gaz, mamy i geopolitykę, z której Polska jest coraz bardziej wykluczana. Oprócz tego oczywiście mają wywiad, no w tym momencie też Polska jest zupełnie bezbronna, mają
skłócone społeczeństwo na, wokół tematów ideologicznych. To jest świetna sytuacja do tego, żeby rządzić i dzielić, divide et impera. I to jest ta sytuacja, która sprawdza się jako doskonałe narzędzie takiej, takich interwencji pochodzących z zewnątrz, ale wykonywanych rękami ludzi, którzy żyją w tych konkretnych narodach. Czyli na przykład Polacy robią to Polakom z doskonałej jakby inspiracji płynącej z Kremla, ale oni mogą czasami nawet nie wiedzieć, że ta inspiracja stamtąd płynie i wtedy są właściwie jeszcze lepszymi narzędziami niż gdy są sterowani. Bo robią to jakby dobrowolnie, autentycznie. Śmieję się tutaj. Na koniec chciałem Cię zapytać o organizację Citizen Go, która powstała w Hiszpanii i z którą Ordo Iuris współpracuje. Widziałem, jak Citizen Go i Ordo Iuris robią jakieś petycje w rodzaju, czy tam akcje pod hasłem w książeczce dla dzieci znieważono najświętszy sakrament, tam palmy książeczkę, płaczmy, palmy wydawnictwo, albo nie wiem, biczujmy się z tego powodu i chodźmy w workach pokutnych. No takie ogólnie akcje mające rozpętać histerię religijną. I chciałem Cię zapytać na koniec, żebyś powiedziała jeszcze parę słów o tej platformie Citizen Go i o tym, jak ona była finansowana. To jest bardzo ciekawy przypadek, który ja myślę, że jest takim modelem uprawianym przez Rosjan, który pokazuje nam, jak oni działają. To znaczy tak, mamy pewną organizację, nazywa się Asteoir, takie właśnie Ordo Iuris, które działa w Hiszpanii. W pewnym momencie prezes tego Asteoir postanawia założyć platformę, która będzie wykraczała poza Hiszpanię, która będzie dotyczyła świata. Platformę petycyjną, poprzez którą będzie można reagować na różne tam sytuacje. Oczywiście ona będzie miała charakter taki właśnie tradycjonalistyczny, tak zwany pro-liferski, antyaborcyjny, ale będzie czasami ukrywana pod zupełnie słusznymi sprawami, jakiejś tam pomocy jakimś nieszczęsnym ludziom i tak dalej, czy jakimś w czasie jakichś kryzysów, na przykład klimatycznych, jakiś tam. Więc powstaje taka platforma i od samego początku wysłannikiem w tej sprawie do Rosji, tą platformą ze strony Rosjan jest właśnie Aleksiej Komow, ale i Aleksiej Komow przyjeżdża i prezentuje plan na przykład finansowy, który proponuje Jakunin oraz Małowiejew, czyli te dwie postacie, które są tutaj aktywne w tym środowisku, ponieważ platforma ta chciałaby bardzo powstać, a nie ma na to pieniędzy. I Hiszpan Ignacio Arzuaga, prezes tej organizacji Asteoir, zakładającej Citizen Go, mówi, no świetnie, świetnie, no przecież ty Rosjanie tacy fajni są, mają pieniądze, to bierzemy i startujemy. Podpisano umowę z Fundacją Małowiejewa w 2013 roku, dostali 100 tysięcy euro, nie wiemy, czy jest to jedyna suma, jaką dostali. I platforma zaczęła działać. I działa rzeczywiście w tak bardzo na szeroką skalę, bo już jest chyba w 50 krajach, jest również w Polsce. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ta platforma działa po polsku. Okazuje się z tych różnych przecieków Wikileaks, które wyciekły właśnie z komputerów Citizen Go, można zobaczyć przeróżne plany, prezentacje prezesa tej fundacji, różne starania, zabiegi, listy osób, które uczestniczą, które wpłacają na nich konta, przelewy i tak dalej. I kiedyś zagadnęłam ówczesnego szefa Citizen Go polskiego, czy oni są niezależni od Hiszpanii, czy można powiedzieć, że oni nie mają z tym nic wspólnego. On powiedział, że jak najbardziej tutaj mogą swoje różne inicjatywy i tak dalej, ale finansowo nie są niezależni. Finansowo, jak wiemy właśnie z tych przelewów, które teraz mamy dzięki Wikileaks, a ukazały się one najpierw wyciekły w Hiszpanii, a później zostały przez Wikileaks właśnie jakby przejęte ponownie i opublikowane w sierpniu zeszłego roku. Widzimy, że każdy przelew, każda wypłata, nawet ciastko, czekoladka, bilet, cokolwiek kupione przez polskie Citizen Go jest płacone z Hiszpanii. Także na przykład pani Magdalena Kaliszuk-Korzekwa, która była przez długi czas szefową i taką ulubienicą tego Citizen Go, działającą w Polsce, która się pojawia często w mediach, jest dobrze wyglądającą blondynką, więc właśnie jest taką korzystną postacią, bo służy jako taki dobry kontrolerem
trojański w momencie na przykład rozmów o aborcji, bo jako kobieta się tutaj wypowiada, że ona jak najbardziej jest za tym, żeby karać za aborcję na przykład. Wszystkie pieniądze, jakie dostawała przez ostatnie lata pracując w tej firmie, pochodziły stamtąd. A pieniądze tej platformy pochodzą w jakiejś części z Rosji. Oprócz tego tam się pojawiają w tych różnych takich dokumentach bankowych. Tam jest bardzo, bardzo dużo rozliczeń, przelewu dokumentów bankowych, jakichś wyciągów z kart, z kont i tak dalej. Tam się pojawiają również tak zwani darczyńcy rosyjscy, ukrywają się pod taką nazwą. Albo w momencie, kiedy się pojawiają bardzo, bardzo duże sumy, przekraczające jakby jakąkolwiek kwotę, którą wpłacają prawdopodobnie tacy rzeczywiście autentyczni, zwykli obywatele, to wtedy nie ma ani nazwiska, ani osoby i ważne są to transfery przez niebankowe, tylko przez jakieś parakonta i tak dalej, parabanki. Więc tam się dzieje sporo i tam przypuszczam, że jeszcze z tego może troszeczkę wyniknąć w przyszłości, że jeszcze w tym momencie może nie wszystko potrafimy odcyfrować. No ale jest to specyficzna organizacja, która wiemy już w tym momencie, że od początku jest finansowana przez Rosjan, co więcej jest infiltrowana przez nich, ponieważ w zarządzie w tej umowie zawartej z Rosjanami zapisano, że muszą mieć tam swojego reprezentanta i jest nim również Aleksiej Komow. Także nie da się powiedzieć w żaden sposób, że Citizen Go działa niezależnie, że jest jakąś tam produktem hiszpańskim, a Ordo Iuris nic nie wie o tych kontaktach z Rosjanami. Po naszych publikacjach, po tych przeciekach jestem przekonana, że musieli gdzieś się też zanurzyć w te papiery, żeby sobie uzmysłowić, w czym uczestniczą i że dzisiaj muszą o tym wiedzieć, że mają do czynienia z organizacją, która jest zinfiltrowana oraz finansowana przez Rosjan i robią z nią różne rzeczy. Kongresy, konferencje, petycje, jakieś wspólne wystąpienia i tak dalej. W momencie, kiedy odbywał się ten zjazd Agendy Europe w Warszawie, który organizował Ordo Iuris, podczas takiej pożegnalnej kolacji dziękowano właśnie głównym darczyńcom tego zjazdu. I byli to prezes Ordo Iuris, pan Jerzy Kwaśniewski oraz prezes Citizen Go, pan Ignacio Arsuaga, czyli oni dwoje występują tam jako przyjaciele i wielcy darczyńcy tutaj tego owego właśnie zjazdu. Więc są w trudnej sytuacji, w tym momencie nie są w stanie się obronić. Po tym przecieku nie będzie im łatwo wymigać się od takiej odpowiedzialności. Kontaktu. Jestem przekonany, że od dawna dobrze wiedzą, z kim współpracują. To wynika również z tekstu, który właśnie opublikowałaś na Resecie Obywatelskim. Gorąco polecam ten tekst, gorąco proszę wszystkich o przeczytanie, o udostępnianie. To jest długi tekst, to jest tekst dla tych, którzy chcą dotrzeć do sedna i poznać konkrety i właśnie dlatego gorąco go polecam i bardzo gorąco Ci dziękuję i za tekst, i za naszą rozmowę. Podaję w ramach komentarza, ponieważ w komentarzu pojawił się człowiek, że jesteśmy osobami, które nawet jak ktoś lubi pielmieni, to ma powiązania z Kremlem, więc ten tekst jest właśnie dla Pana, to jest Gregor Paciorek, bardzo polecam, bo jeśli brakuje Panu dowodu bądź wyobrażenia o tym, co się naprawdę dzieje, to właśnie w tym tekście są konkretne przykłady. Proszę się zagłębić. Pan Gregor jest nie raczej... mówić później, że to są pielmieni. To nie są pielmieni. Ani pierogi, ani śmietana. Pielmienie takie rosyjskie. Tak, pielmienie takie rosyjskie, pierożki. A pan Gregor jest najprawdopodobniej właśnie jakimś młodym zajadającym pielmienie Grigorijem, który siedzi przed komputerem, bo tutaj już wrzuca różne obelgi, oszczerstwa i tak dalej. Więc serdeczne pozdrowienia dla pana Grigoria, czy pani Iriny, czy jakkolwiek się nazywa ta osoba, niech się zastanowi nad swoim życiem i nad tym, co robi. Ja ci ogromnie dziękuję i raz jeszcze zachęcam do przeczytania tekstu. Tak trzymać, pani Klementyno, pisze Barnaba. Kapitan Stratford, dziękuję gościni. Ja również dziękuję i zapewne niedługo znowu się jeszcze zobaczymy.